1975 roku w wyniku reformy administracyjnej powstało województwo pilskie. Na wniosek władz nowego województwa 16 listopada 1977 roku minister leśnictwa i przemysłu drzewnego wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile. Pierwszym dyrektorem i twórcą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile był Józef Partyka. On nadzorował budowę, organizował pierwszą kadrę Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych. Później po przeobrażeniach ustrojowych ostatnim dyrektorem Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych i pierwszym dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile był Jan Podmaski. Powołano 49 województw. W związku z tym w tym czasie 10 okręgowych zarządów lasów, ale od 1 stycznia 78 odtworzono dawną liczbę, czyli 17. W Pile dosyć dużo zrobiono, ale ponieważ powierzchnia lasu wynosiła ponad 300 tysięcy hektarów, a więc w ramach województwa chcieli utworzyć okręgowy zarząd. I z taką propozycją wystąpili do ministra, który zgodził się na to. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku i przez 3 miesiące tą siedzibę pobudowano. W pierwszej kolejności trzeba było kadrę jakąś wyciągnąłem z poparu z nadleśnic, między innymi najwięcej z Podanina i ze Zdrowej Góry. Następnie z Okręgowego Zarządu ze Szczecinka parę osób i tak jakoś się skompletowało, ażeby od 1 stycznia 78 rozpocząć pracę. Siedziba została wybudowana w Kalinie, zalesionej dzielnicy Piły. Nowa jednostka organizacyjna Lasów Państwowych obejmowała 14 nadleśnictw. Grunty, będące w zasięgu administracyjnym Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile, położone były na terenie 4 województw – Pilskiego, Poznańskiego, Słupskiego i Koszalińskiego oraz obejmowały około 335 tysięcy hektarów powierzchni, z czego 92% stanowiły lasy. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Pile, zgodnie z ustawą o lasach w 1992 roku, został przekształcony w Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile, która po dzień dzisiejszy jest jedną z 17 regionalnych dyrekcji lasów państwowych w Polsce. Generalnie niewiele się zmieniło w dyrekcji. Były kosmetyczne zmiany odnośnie granic tych dyrekcji. A tak to te okręgowe zarządy jakby się przekształciły w Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych. Zostałem tym dyrektorem w tej Pile chyba przez czysty przypadek, bo byłem człowiekiem bardzo aktywnym, zaangażowanym po stronie Solidarności i ktoś tam podpowiedział, że słuchaj, no trzeba, żeby ktoś się... Nie chciałem jakoś nigdy do kierownictwa się pchać i to było takie... Jedyne stanowisko, konkurs był ogłoszony i w pewnym momencie, w ostatniej chwili byłem, zgłoszę się do konkursu. No i tak się złożyło, że ten konkurs wygrałem, zostałem szefem. No i przez 11 lat, z przerwami oczywiście, szefowałem tej dyrekcji. Powstanie tej dyrekcji pozwoliło na zintegrowanie leśników, którzy pracowali bardzo blisko siebie, ale wielu z nich było w innych dyrekcjach, prawie w 3 zarządach okręgowych lasów państwowych. To było Toruń, Poznań i Szczecinek. I tutaj muszę powiedzieć o takich jakby dodatnich stronach powstania tej dyrekcji, gdzie należy zaznaczyć, że hodowla lasu, ochrona lasu, szkółkarstwo przede wszystkim, no zostały w jakimś, powiedzmy, odpowiednim czasie podniesione na odpowiednio wysoki poziom. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ma dzisiaj 40 lat.
tak jak całe lasy, przeszła liczne przeobrażenia, łącznie z budynkiem, który w tej chwili przechodzi właśnie modernizację, kolejną modernizację. Tak samo Lasy Pilskie razem z Lasami Państwowymi przechodziły wiele zmian. Regionalna dyrekcja ma dwa skarby. Jeden to jest Lasy Pilskie, a drugi to są ludzie, którzy pracują w tych lasach. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile znajduje się na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Obejmuje zasięgiem obszar na pograniczu dwóch krain geograficznych – Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Obie te krainy przedzielone są Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą płynie Notedź. Głównymi rzekami regionu są również płynące z północy na południe i wpadające do Noteci rzeki Gwda i Drawa. Lesistość obszaru administrowanego przez RDLP w Pile wynosi blisko 43%. Pilskie lasy rosną najczęściej na niezbyt żyznych siedliskach, a ich struktura wiekowa jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia ochrony i hodowli w warunkach wielkich kompleksów leśnych. Taki obraz jest wynikiem zdarzeń historycznych, sięgających zarówno stosunkowo bliskiej, jak i tej bardzo odległej historii. Po II wojnie światowej, kiedy zaczęto organizować gospodarstwo leśne w naszym regionie, do zagospodarowania były duże obszary ziem odzyskanych. Z kolei lasy, które przetrwały wojenną pożogę, były zdewastowane wskutek działań wojennych. W takiej sytuacji za najważniejsze uznano zalesienia dużych areałów gruntów nieprzydatnych rolniczo. To właśnie lasy sosnowe pochodzące z tych zalesień mają obecnie największy udział w powierzchni leśnej. W całej RDLP w Pile powierzchnia drzewostanów rosnących na tzw. gruntach porolnych wynosi 115 tysięcy hektarów, co stanowi 1/3 powierzchni wszystkich drzewostanów. Dlatego ich odpowiednia pielęgnacja przeprowadzana przez leśników jest tak ważna dla zróżnicowania składu gatunkowego. Hodowla i ochrona lasów we współczesnym leśnictwie to działania najbardziej zbliżone do naturalnego, mające wpływ na procesy zachodzące w zbiorowiskach leśnych. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile rocznie odnowienia i zalesienia wykonywane są na powierzchni około 3200 hektarów, w tym zalesienia na powierzchni około 30 hektarów. Pilska dyrekcja prowadzi starania mające za zadanie zachowanie najcenniejszych populacji drzew i ich systematyczne odtwarzanie. W tym celu tworzona jest regionalna baza nasienna, składająca się z obiektów nasiennych i selekcyjnych, na którą składa się 200 wyselekcjonowanych drzew i ponad 6 tysięcy hektarów drzewostanów służących do zbioru nasion. Z zebranych nasion produkowane są sadzonki na 15 szkółkach leśnych o łącznej powierzchni produkcyjnej niespełna 87 hektarów. Liczba produkowanych sadzonek w cyklu jednorocznym wynosi ponad 26 milionów sztuk. Do zalesienia nadleśnictwa wykorzystują również siły natury w postaci odnowienia naturalnego. W 2017 roku RDLP w Pile osiągnęło rekordową powierzchnię odnowień naturalnych, wynoszącą 277 hektarów. Prowadzone są różnorodne działania, mające na celu ochronę i przywracanie cennych dla środowiska przyrodniczego gatunków drzew. W tym celu w latach 2007-2016 zrealizowano regionalny program ochrony i restytucji Cisa Pospolitego na obszarze działania RDLP w Pile. W trakcie jego realizacji posadzono w pilskich lasach 5400 sadzonek Cisa Pospolitego. Obecnie realizowany jest także regionalny program ochrony i restytucji jarzębu brekini na obszarze działania RDLP w Pile. Brekinia w przeszłości występowała stosunkowo licznie w lasach grądowych wraz z takimi gatunkami jak grab, dąb i lipa. Teren nadleśnictw w całości mieszczą się w obszarze przyjętego zasięgu występowania jarzęba brekini. Na ich terenie zinwentaryzowano 3977 drzew, z których 100% znajduje się na terenach zarządzanych przez jednostki lasów państwowych. Do 2017 roku w ramach programu posadzono łącznie 37 780 sadzonek tego gatunku. Las. Przedmiot pracy leśnika. Poza wieloma funkcjami związanymi z ochroną klimatu, zasobów wodnych czy krajobrazu, pełni również funkcję surowcową.
Drewno jest jednym z surowców naturalnych, wykorzystywanych przez człowieka od niepamiętnych czasów. Ważną cechą surowca drewnianego jest odnawialność jego zasobów oraz to, że jego stosowanie zmniejsza ilość dwutlenku węgla w atmosferze. Dodatkowo zasady gospodarki leśnej, którymi kierują się w swojej działalności Lasy Państwowe, praktycznie wykluczają możliwość, aby drewna mogło zabraknąć. Drzewostany Pilskiej Dyrekcji dostarczają już co roku 2 miliony metrów sześciennych drewna. Z uwagi na warunki siedliskowe, w których rosną pilskie lasy, drewna to drewno sosnowe. Spośród gatunków liściastych największe znaczenie mają brzoza, dąb i buk. Główny sortyment pozyskiwany z pilskich lasów to drewno średniowymiarowe, z czego 90% to drewno gatunków iglastych. Na drugim miejscu jest drewno wielkowymiarowe, z którego 93% stanowią gatunki iglaste. Poza drewnem wykorzystywanym w przemyśle, pilskie lasy dostarczają również drewna używanego jako opał. W 2017 roku jego ilość wyniosła 11% pozyskanego drewna. Pomimo małego udziału drzewostanów liściastych RDLP w Pile, w 2013, 2014 i 2018 roku organizowała submisję drewna szczególnego przeznaczonego dla przedsiębiorców zainteresowanych drewnem o ponadprzeciętnych parametrach. W 2018 roku w ramach submisji zaoferowano do sprzedaży 380 metrów sześciennych drewna dębowego, z czego 350 metrów sześciennych znalazło uznanie w oczach kupujących. W lasach gospodarczych wycinanie drzew odbywa się przez cały okres życia drzewostanu. W miejsce wyciętych drzew sadzone są nowe, tak aby zachować trwałość lasu i możliwość korzystania przez wszystkich z jego produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji. Nowe technologie powoli wkraczają i w ten obszar. Nikt dziś już nie ścina drzew siekierą, a i piła mechaniczna, pilarka, powoli odchodzi w zapomnienie. Prace związane z pozyskaniem drewna, to nadmienić tutaj warto również w tym momencie zrywkę drewna. Takie drewno wyrobione w całej długości było wyciągane bądź z zaprzęgami konnymi, z użyciem prostych narzędzi jak linka czy łańcuch, ale również narzędzi wspomagających pracę, zapobiegających ryciu drewna w podłożu. Przy zaprzęgu konnym były to czepce zrywkowe. Coraz częściej ścinka drzew prowadzona jest przez specjalistyczne maszyny nazywane harwesterami, a zrywka drewna odbywa się przy pomocy forwarderów. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile od wielu lat posiada certyfikat FSC Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu, który potwierdza właściwe, zgodne z międzynarodowymi normami, prowadzenie gospodarki w pilskich lasach. Jednocześnie utrzymywany jest również certyfikat PEFC, program zatwierdzania systemów certyfikacji leśnej, który potwierdza stałą zgodność prowadzonej gospodarki leśnej z obowiązującymi normami. Obszar pilskich lasów uznawany jest za cenny przyrodniczo. Znajduje to odzwierciedlenie w ilości ustanowionych tu form ochrony przyrody, liczbie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków podlegających ochronie prawnej. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile uznano 27 rezerwatów o łącznej powierzchni 3300 hektarów. Walory przyrodnicze pilskich lasów znalazły odzwierciedlenie w trakcie uznawania obszarów Natura 2000, najmłodszej prawnej formy ochrony przyrody w Polsce. W związku z tym wyznaczono 6 obszarów specjalnej ochrony ptaków, zajmujących powierzchnię prawie 160 tysięcy hektarów, oraz 21 specjalnych obszarów ochrony siedlisk o powierzchni 38 tysięcy hektarów. Ustanowiono 8 obszarów chronionego krajobrazu, obejmujących ponad połowę powierzchni ogólnej pilskiej dyrekcji, wyróżniających się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Ważnym elementem ochrony obszarowej są użytki ekologiczne, zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, jak naturalne zbiorniki wodne, bagna czy torfowiska, jak również stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Na terenie pilskiej dyrekcji wyznaczono 276 takich użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 1208 hektarów. Na terenie pilskich lasów wyznacza się także pomniki przyrody. Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej. Na terenie RDLP Piła znajdują się 454 pomniki przyrody, gdzie ponad 360 z nich to pojedyncze drzewa, a pozostałe to grupy drzew, głównie buki, dęby, wiązy i lipy. Do pomników przyrody zaliczono także 3 aleje bukowe i lipowe oraz 12 głazów narzutowych. Pilskie lasy są miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną prawną. Dla chronionych ptaków wymagających ochrony czynnej ustanowiono 85 stref ochrony ostoi na powierzchni 2600 hektarów. Dzięki temu coraz częściej nad lasami widoczne są bieliki, rybołowy, kanie, orliki krzykliwe, bociany czarne i puchacze. Symbolami ochrony rzadkich i ginących gatunków na terenie RDLP w Pile są rybołowy z nadleśnictwa Lipka i wolnościowe stado żubrów w nadleśnictwie Mirosławiec. Nadleśnictwa wchodzące w skład pilskiej dyrekcji prowadzą działania z zakresu małej retencji. W latach 2005-2010 zrealizowano projekt Kompleksowa ochrona mokradeł i mała retencja w borach krajeńskich. Kolejnym było zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych. Dzięki tym działaniom wykonano 655 obiektów retencjonujących ponad 3 miliony metrów sześciennych wody. Aktualnie wdrażany jest program Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu Mała Retencja oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach nizinnych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile podzielona jest na 139 obwodów łowieckich. Ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych zlokalizowane są w nadleśnictwach Okonek, Podanin, Sarbia, Wałcz i Złotów. Głównym celem działalności łowieckiej w tych ośrodkach jest prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk w postaci tworzenia i utrzymania poletek łowieckich w celu udostępnienia zwierzynie stałej bazy pokarmowej oraz pasów zaporowych, zapobiegających powstawaniu szkód w uprawach rolnych. Są to miejsca, gdzie wdraża się nowe osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu łowiectwa. W ośrodkach prowadzone są również szkolenia z zakresu łowiectwa oraz organizowane są polowania szkoleniowe. Na obwodach łowieckich stanowiących ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Pile żyje ponad 2000 jeleni, blisko 4000 saren, 800 danieli i ponad 1000 dzików. W obwodach tych spotkać można również wiele gatunków zwierzyny drobnej, takiej jak zające, bażanty, kuropatwy, kaczki, lisy, jenoty, borsuki, tchórze, kuny leśne, a nawet szopy pracze. Prawidłowe gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, zgodnie z biologią poszczególnych gatunków i zapisami wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, gwarantuje zachowanie prawidłowej liczebności tej. Regulacji liczebności powodowałby znacznie zwiększone szkody przez nią wyrządzane, zarówno w lasach, jak i w uprawach rolnych. Minęło już ponad 25 lat od tragicznego lata 1992 roku, kiedy olbrzymie pożary lasów spustoszyły drzewostany Puszczy Noteckiej. 2 czerwca 1992 roku na styku nadleśnictw Potrzebowice, Wronki i Krucz spłonęło 575 hektarów lasu. W gaszeniu pożaru brało udział 85 jednostek państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym z ościennych województw. 7 samolotów gaśniczych M-18 Dromader, 1 śmigłowiec Mi-2 oraz samolot patrolowy z Lin, zmobilizowane zwarte oddziały wojska i policji oraz mieszkańcy okolicznych wsi, łącznie około 1200 osób. Piloci samolotów gaśniczych opowiadali, że słup dymu miał wysokość 2 km i był widoczny z odległości 25 km, a turbulencja powodowała bardzo silne porywy wiatru o ciągłych zmianach kierunku. Ustalono, że przyczyną pożaru były iskry wydobywające się z zablokowanego hamulca pociągu. W celu uniknięcia podobnych zdarzeń, w uzgodnieniu z Państwową Strażą Pożarną,
PKP zaczęło sukcesywnie wykonywać na większości linii kolejowych specjalne pasy przeciwpożarowe o szerokości 6-8 metrów. Rozwiązanie to praktycznie wyeliminowało pożary lasów przy liniach kolejowych. W celu ochrony drzewostanu w Puszczy Noteckiej na lądowisku polowym w Herburtowie wybudowano zaplecze techniczne i socjalne, umożliwiające stacjonowanie tam samolotów gaśniczych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zakwalifikowana jest do drugiej kategorii zagrożenia pożarowego. Aktualnie w pilskich lasach notuje się od 20 do 130 pożarów rocznie. Spaleniu ulega od 5 do 40 hektarów lasu. Główną przyczyną pożarów jest człowiek. Podpalenia i zaniedbania stanowią ponad połowę przyczyn powstania pożaru. System wykrywania i alarmowania o pożarach lasu RDLP w Pile składa się z 30 wież przeciwpożarowych, z czego 27 prowadzi obserwacje za pośrednictwem kamer. Od 2019 roku cała sieć monitoringu leśnego opierać się będzie na kamerach o wysokiej rozdzielczości. Do szczegółowej lokalizacji pożarów używane jest oprogramowanie wykorzystujące leśną mapę numeryczną, które pozwala z dużą precyzją określić miejsce wydobywania się dymu. We wszystkich nadleśnictwach dyżurują terenowe samochody patrolowo-gaśnicze z wysokociśnieniowymi modułami o pojemności 500 litrów. Na lądowiskach w Krępsku koło Piły i w Herburtowie koło Krzyża stacjonują samoloty gaśnicze M18B Dromader, mające w zbiornikach 2000 litrów wody. Wraz z rozwojem możliwości technologicznych na terenie RDLP w Pile wdrożono innowacyjny projekt integracji punktów alarmowo-dyspozycyjnych nadleśnictw ze stanowiskami kierowania komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Jest to pierwsze w Polsce tego typu rozwiązanie, polegające na połączeniu obserwacji obrazu z kamer monitorujących obszary leśne kilku nadleśnictw w bezpośrednim kontakcie z dyżurnymi stanowisk kierowania PSP. Nowy system skraca do minimum czas przekazywania informacji i reagowania. Pierwszy zintegrowany punkt alarmowo-dyspozycyjny uruchomiono w 2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile dla obszaru dwóch nadleśnictw – Kaczory i Zdrojowa Góra. Obecnie zintegrowane punkty alarmowo-dyspozycyjne działają w czterech komendach powiatowych PSP – Pilskiej, Złotowskiej, Czarnkowsko-Trzcianeckiej i Szamotulskiej. Obejmują swoim zasięgiem obszar 9 nadleśnictw. Docelowo sieć wykrywania i alarmowania o pożarach lasu w całej pilskiej dyrekcji będzie funkcjonowała w oparciu o opisany model. Kolejnym ważnym osiągnięciem pilskich leśników, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych, jest opracowanie pierwszej w Polsce leśnej nawigacji samochodowej. Rozwiązanie to umożliwia dojazd służb ratowniczych do wybranego miejsca na obszarze pilskiej dyrekcji na podstawie adresu leśnego, a także zawiera informacje o dojazdach pożarowych, innych drogach leśnych oraz o lokalizacji punktów czerpania wody. Leśny kompleks promocyjny Puszcza Notecka utworzony został 14 października 2004 roku. Jego łączna powierzchnia wynosi około 138 tysięcy hektarów, z czego 41% położone jest na terenie pilskiej dyrekcji. To największy z 19 kompleksów w Polsce. LKP Puszcza Notecka leży w granicach trzech regionalnych dyrekcji lasów państwowych – Piły, Poznania i Szczecina. W RDLP w Pile znajduje się na terenie nadleśnictw Potrzebowice, Wronki i Krucz. Puszcza Notecka to teren niezwykle atrakcyjny przyrodniczo i turystycznie. Przebiegają przez nią liczne szlaki turystyczne, piesze, rowerowe, a także do jazdy konnej. Oferta edukacyjna LKP Puszcza Notecka jest wszechstronna i cały czas urozmaicana. Szczegółowe informacje można uzyskać pobierając i instalując na swoim urządzeniu mobilnym aplikację Puszcza Notecka. Jej najważniejszą funkcją jest nawigacja w sieci szlaków udostępnionych przez nadleśnictwa. Lokalizacja GPS umożliwia dokładne zbadanie ostępów puszczy. Ponadto znaleźć tam można informacje dotyczące aktualnych wydarzeń, informacje o nadleśnictwach oraz mapę zagrożeń na terenie lasów. Duża lesistość, liczne jeziora, związane z nimi bogactwo krajobrazu, urozmaicony świat dzikich zwierząt i roślin
oraz obfitość runa leśnego powodują, że pilskie lasy przyciągają turystów z całej Polski. Na terenie RDLP w Pile zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej odbywają się w 5 ośrodkach edukacyjnych, 6 izbach edukacji leśnej, 21 wiatach edukacyjnych, 33 ścieżkach dydaktycznych. W ciągu roku w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez ponad 340 leśników uczestniczy prawie 50 tysięcy osób. Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na tematy leśne mogą zaspokoić swoją ciekawość w regionalnych ośrodkach edukacyjnych, w których pod opieką leśników i nauczycieli odbywają się lekcje przyrody. W leśnych klasach wyposażonych w pomoce naukowe pozwalające prowadzić lekcje o tematyce leśnej, ekologicznej i nauki o środowisku odbywają się zajęcia, w których uczestniczą dzieci z przedszkoli i uczniowie wszystkich typów szkół. Regionalne ośrodki edukacji znajdują się w Nadleśnictwie Krucz, w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj Zamek. W Nadleśnictwie Złotów mamy Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej Zwierzyniec. W Nadleśnictwie Wałcz funkcjonuje Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej Morzycówka. W Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zdrojowa Góra, a w Nadleśnictwie Durowo – Ośrodek Edukacji Leśnej. We wsi Goraj w Nadleśnictwie Krucz znajduje się zamek wybudowany w latach 1909-1912. Oprócz głównej bryły zamku w jego otoczeniu wybudowano masztanię, zwaną dziś masztalarnią. W 1945 roku powstała na tym terenie Państwowa Szkoła dla Leśniczych, która funkcjonuje do dzisiaj pod nazwą Zespół Szkół Leśnych w Goraju. 10 lipca 1995 roku w godzinach nocnych spłonęła górna kondygnacja budynku masztalarni, tym samym pozbawiając mieszkańców przysłowiowego dachu nad głową, a uczniów sal edukacyjnych. Pomimo wielkiej tragedii w bardzo szybkim tempie przystąpiono do zabezpieczenia ocalałych części budynku i odbudowy obiektu. Rok później odbyły się pierwsze uroczystości, m.in. 50-lecie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju oraz pasowanie na uczniów pierwszych klas. Na przełomie 2013 i 2014 roku, dzięki inicjatywie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem założeń projektowych wybudowania Centrum Promocji Lasów Państwowych. Prace przebiegające pod bacznym okiem konserwatora zabytków rozpoczęto w 2015, a zakończono na przełomie 2017 i 2018 roku. W centrum prowadzone są zajęcia w formie lekcji przyrody, zgodnie z hasłem Poznać, Przeżyć, Zrozumieć. Sala wystawy przyrodniczej to wystawa w układzie spójnych ze sobą ekspozycji przyrodniczych, które przedstawiają różnorodną i odpowiedzialną pracę leśników. Zadbano o jej pełną oprawę dźwiękową i świetlną. Dlatego zwiedzając poszczególne części, towarzyszą nam odgłosy zwierząt, śpiewy ptaków i inne dźwięki lasu. Ponadto przygotowane makiety są otoczone wielkoformatowymi fotografiami. Wszystko to sprawia, że zwiedzający salę wystawy przyrodniczej mogą poczuć się jak w lesie. To w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj Zamek znajduje się sala wystawy historycznej z historią lasów państwowych, historią Puszczy Noteckiej i historią rodziny Hochbergów. Cały sukces zależy od postawy całej załogi. Nic nie jest piękniejszego niż praca na rzecz przyrody. Jak powiedziała noblistka Gordimer, że dębów nie sadzi się dla siebie, tylko dla tych, którzy przyjdą po nas.
Nadleśnictwo Człopa terytorialnie położone jest w zasięgu województwa zachodniopomorskiego w powiecie wałeckim, w gminach Człopa oraz Tuczno. Źródłem potwierdzającym lokalizację obecnej siedziby nadleśnictwa jest mapa z 1876 roku. Natomiast najstarszym dokumentem archiwalnym aktualnie dostępnym jest mapa terytorialnego zasięgu nadleśnictwa z 1898 roku. Drzewostany na terenie nadleśnictwa Człopa wykazują niewielki stopień zróżnicowania gatunkowego. Dominują drzewostany jednogatunkowe, występujące na blisko 56% powierzchni nadleśnictwa. Nadleśnictwo Durowo położone jest w północnej Wielkopolsce, głównie na terenie dwóch powiatów, wągrowieckiego i obornickiego. Siedziba nadleśnictwa znajduje się w północnej części miasta Wągrowiec, nad Jeziorem Durowskim, w dworku polskiej rodziny Keglów, przedwojennych właścicieli okolicznych lasów. Historia nadleśnictwa sięga roku 1900, kiedy to władze pruskie upaństwowiły majątek polskiej rodziny Keglów i powiększyły wielkość lasów poprzez zalesienie znacznej powierzchni gruntów rolnych. Po odzyskaniu niepodległości powstało Nadleśnictwo Państwowe Durowo. Jako jednostka administracyjna Nadleśnictwo Jastrowie została utworzona w lutym 1953 roku z dawnych lasów miejskich oraz części nadleśnictw Płytnica i Trzebieszki. Dzisiejszy zasięg administracyjny jednostka otrzymała w 1993 roku. Nadleśnictwo Jastrowie niemal w całości położone jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie złotowskim i tylko niewielki fragment leży w zasięgu województwa zachodniopomorskiego w powiecie wałeckim. Nadleśnictwo tworzy 11 leśnictw oraz ponad 40-hektarowe gospodarstwo szkółkarskie Hajda. Nadleśnictwo Kaczory położone jest w północnej części województwa wielkopolskiego oraz środkowo-wschodniej części powiatu pilskiego. W obecnych granicach funkcjonuje od 1 stycznia 1986 roku. W skład nadleśnictwa wchodzi 10 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie. W 2014 roku podczas terenowej konferencji Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w rejonie Osieka, leśnictwo Zielona Góra, zdiagnozowano płatowe występowanie vertisoli, rzadkich w kraju gleb pęczniejących. Nadleśnictwo Kalisz Pomorski powstało 1 stycznia 1985 roku. Położone jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego, na terenie powiatów Drawskiego, Wałeckiego i Choszczeńskiego. W skład nadleśnictwa wchodzi 9 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie o powierzchni 10,83 hektara. Obszar nadleśnictwa Kalisz Pomorski jest dość zwarty. Grunty leśne położone są prawie w całości w jednym kompleksie o powierzchni 13 tysięcy hektarów. Pozostałe kompleksy zajmują powierzchnię od 5 do 100 hektarów. Nadleśnictwo Krucz w obecnych granicach utworzono 1 stycznia 1984 roku. Przed rokiem 1945 tereny te stanowiły własność kilku prywatnych majątków. Największe z nich, Krucz Goraj i Obrzycko, zajmowały większość obszaru. Lasy Nadleśnictwa Krucz znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego, w powiatach czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim i obornickim. Tutejsze lasy są częścią zwartego dużego kompleksu Puszczy Noteckiej. Początek państwowego gospodarstwa leśnego na terenie Nadleśnictwa Krzyż datuje się na okres po II wojnie światowej. Tereny nadleśnictwa rozciągają się między Drawą a Notecią. Cieszą tu oczy przepiękne lasy z głównym gatunkiem lasotwórczym – sosną pospolitą oraz urokliwe dąbrowy, buczyny, grądy i olsy. Przepływające przez nadleśnictwo rzeki Drawa, Noteć, Bukówka, Człopica i Szczuczna swą atrakcyjnością ściągają wielu przyjezdnych i wędkarzy. Nadleśnictwo Lipka położone jest w zasięgu dwóch województw – wielkopolskiego na terenie powiatu złotowskiego oraz pomorskiego na terenie powiatu człuchowskiego. W swym obecnym kształcie zostało powołane 1 stycznia 1985 roku. Pośród występujących w nadleśnictwie Lipka gatunków drzew dominują głównie te iglaste, które stanowią 76% drzewostanów. Udział dominujących gatunków liściastych wynosi 23%, z czego najliczniejsze z nich to buk, dąb, brzoza oraz olsza.
Historia nadleśnictwa Mirosławiec sięga roku 1945. Wówczas to powstało nadleśnictwo Orle o powierzchni około 9300 hektarów. Obecnie jednostka graniczy z nadleśnictwami Kalisz Pomorski, Wałcz i Tuczno, wchodzącymi w skład RDLP w Pile, oraz Złocieniec, Świerczyna i Borne-Sulinowo z RDLP w Szczecinku. Ponad 90% lasów należy do jednego dużego kompleksu leśnego. Ich łączna ilość w nadleśnictwie wynosi 49, z czego jedynie 20 z nich nie przekracza 1 hektara. W skład nadleśnictwa Okonek wchodzą dwa obręby – Lędyczek i Okonek. Do 1975 roku stanowiły one oddzielne nadleśnictwa. 1 listopada 1979 roku zmieniono nazwę nadleśnictwa Lędyczek na nadleśnictwo Okonek. Nadleśnictwo Okonek w przeważającej części leży na północy województwa wielkopolskiego, częściowo na południowo-wschodnim krańcu województwa zachodniopomorskiego. W ramach nadleśnictwa wyodrębniono 9 leśnictw. Różnorodność siedlisk, polodowcowe ukształtowania terenu oraz teren byłego poligonu wojskowego składają się na dużą atrakcyjność przyrodniczą i turystyczną nadleśnictwa. Historia nadleśnictwa Płytnica sięga 1945 roku, kiedy to zniszczone po wojnie tereny przejęła administracja polska. W jego dzisiejszym zasięgu terytorialnym reaktywowano nadleśnictwo 1 stycznia 1993 roku. Obecny teren nadleśnictwa leży na pograniczu dwóch województw – zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Nadleśnictwo Płytnica należy do jednych z bardziej urokliwych na Pomorzu i Wielkopolsce. Duże, prawie bezludne kompleksy leśne sąsiadują tu z pięknymi rzekami i ich głęboko wciętymi dolinami oraz dzikimi jeziorami. Nadleśnictwo Podanin należy do najstarszych w lasach państwowych. Swój rodowód wywodzi od królewskiego nadleśnictwa Podanin, które zostało utworzone w epoce Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1828 roku. Położone jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach chodzieskim, wągrowieckim, pilskim oraz w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie nakielskim. W skład nadleśnictwa wchodzi 11 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie w Margoninie. Na terenie nadleśnictwa znajduje się ośrodek hodowli zwierzyny lasów państwowych o powierzchni ponad 24 tysięcy hektarów. Nadleśnictwo Potrzebowice utworzono w roku 1903. W tym samym roku powstało nadleśnictwo Drawsko. W obecnych granicach nadleśnictwo Potrzebowice istnieje od roku 1984. Nadleśnictwo położone jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego, w obszarze powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego oraz szamotulskiego. Siedziba nadleśnictwa mieści się w byłym pałacyku myśliwskim rodu Sapiechów w miejscowości Potrzebowice. Od 14 października 2004 roku nadleśnictwo Potrzebowice wchodzi w skład LKP Puszcza Notecka. Nadleśnictwo Sarbia powstało z połączenia w 1971 roku dwóch sąsiadujących ze sobą nadleśnictw – Sarbia i Wyszyny. Położone jest w województwie wielkopolskim na terenach powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, pilskiego i obornickiego. Zachodnia i północna granica nadleśnictwa Sarbia przebiega po linii Noteci, a przez obszar nadleśnictwa przebiegają ważne trasy komunikacyjne. Siedziba nadleśnictwa Sarbia to budynek administracji leśnej z początku XX wieku, znajdujący się w zabytkowym parku z okresu XVIII wieku w miejscowości Sarbka. Pierwszy operat leśny nadleśnictwa Trzcianka sporządzony został na lata 1845-1854. Zawarte w nim informacje są nieocenionym źródłem poznawczym historii nadleśnictwa. W obecnej formie nadleśnictwo Trzcianka funkcjonuje od 1 stycznia 2004 roku. Swym zasięgiem obejmuje 3 gminy położone na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Nadleśnictwo Tuczno położone jest na terenie dwóch województw – zachodniopomorskiego w powiecie wałeckim oraz wielkopolskiego w powiecie pilskim.
Nadleśnictwo rozpoczęło swoją działalność w lipcu 1946 roku. Utworzone zostało z dawnych poniemieckich lasów państwowych, lasów wielkoobszarowych majątków ziemskich i w niewielkim procencie z lasów drobnej własności chłopskiej. W wyniku reorganizacji w 1973 roku zostało rozwiązane, a tereny przejęły nadleśnictwa Człopa i Mirosławiec. Jednak w roku 1986 nadleśnictwo Tuczno ponownie rozpoczęło swą działalność. Historia nadleśnictwa Wałcz zaczyna się w pierwszych latach po II wojnie światowej. Od 1993 roku nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów leśnych – Wałcz oraz Nakielno. Funkcjonuje tu również gospodarstwo szkółkarskie Rudnica i leśnictwo do spraw łowieckich Zdbice. Teren nadleśnictwa należy do obszarów nizinnych. Jest średnio urozmaicony, wysokości względne pomiędzy dnem dolin a pagórkami osiągają 20-30 metrów. Przeważająca część nadleśnictwa leży w obrębie zlewni Dobrzycy, prawobrzeżnego dopływu Piławy. Obszar nadleśnictwa Wronki usytuowany jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego w powiatach szamotulskim i czarnkowsko-trzcianeckim. Siedziba nadleśnictwa mieści się w malowniczo położonej miejscowości Nadolnik na skraju Puszczy Noteckiej. Przeważają tutaj ubogie siedliska borowe, które stanowią 92% powierzchni nadleśnictwa. Pozostałe 8% to żyźniejsze siedliska lasowe oraz olsy, występujące głównie w pobliżu rzeki Warty, która przepływa przez południową część nadleśnictwa. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra położone jest na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Siedziba nadleśnictwa mieści się w Pile, największym mieście północnej Wielkopolski, położonym nad Gwdą. Początki nadleśnictwa Zdrojowa Góra sięgają 1946 roku. Obecnie powierzchnia swoim zasięgiem obejmuje teren miasta Piły oraz sześciu gmin – Krajenka, Szydłowo, Tarnówka, Trzcianka, Ujście i Wałcz. Organizacyjnie podzielone jest na 11 leśnictw i gospodarstwo szkółkarskie. Nadleśnictwo Złotów powstało w 1945 roku. Pierwsze dokumenty opisujące organizację nadleśnictwa pochodzą z 1949 roku. Według podziału administracyjnego kraju grunty zarządzane przez Nadleśnictwo Złotów położone są w północnej części województwa wielkopolskiego na terenie powiatów Pilskiego i Złotowskiego. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Złotów wyznaczają granice zasięgów siedmiu nadleśnictw ościennych. Z okazji jubileuszu 40-lecia naszej dyrekcji chciałbym podziękować przede wszystkim emerytom, byłym pracownikom, pracownikom aktywnym za to, co zrobili dla firmy, dla lasów, dla całej naszej dyrekcji i życzyć emerytom zdrowia i wielu uśmiechów, spełnienia marzeń, a czynnym pracownikom tego, żeby praca dyrekcji pilskiej przynosiła im wiele satysfakcji, wiele sukcesów i żeby ta praca dała bezpieczeństwo też pilskim lasom. Thank you.